Hej, misie pisie, dzisiaj zaczynamy sobie od takiego ładnego hola zakupowego. Z racji tego, że mam trochę warzyw, trochę owoców, brudnych rzeczy i siatki, w których to przywiozłam, też stało na różnych rzeczach, także niezbyt, wiecie, niezbyt czystych. Dlatego witam was na podłodze, bo trochę tych rzeczy jest, więc na blacie by mi się nie zmieściło. Strasznie mały blat w kuchni, więc nie chciałam tego dawać na łóżko. Słuchajcie, słowem wstępu, wróciłam właśnie od dietetyka. Pojutrze idę do gastrologa, ponieważ moje SIBO powróciło ze zdwojoną siłą i dostałam zalecenia diety low FODMAP, czyli takiej diety dosyć restrykcyjnej, i w tym momencie te zakupy wyglądają totalnie inaczej. Nie wszystko jest dla mnie, bo to też jest część dla Bartka, które on może jeść, ja nie mogę jeść. Zaraz wam powiem co i jak. Natomiast no, jestem trochę załamana i od razu przyznaję, że robiłam te zakupy tak trochę w amoku, nie bardzo wiedząc, co ze sobą zrobić. Żadnej listy zakupów nie było, żadnego planu. Robiłam te zakupy tylko i wyłącznie pod kątem mojej rozpiski rzeczy zakazanych i dozwolonych, więc nie zważałam w żadnym stopniu na to, ile zapłacę. Nie chodziłam tak jak zwykle z kalkulatorem po sklepie, żeby sobie sprawdzić, czy się zmieszczę w budżecie. Nie mam żadnych konkretnych pomysłów na to, co ja z tego zrobię, co ja będę jeść, ale wzięłam to, co wydawało mi się najbardziej konieczne. Przede wszystkim mąka bez glutenu, bo się okazuje, że nie będę mogła jeść ani glutenu, ani laktozy. Na razie mogę nabiał bezlaktozowy, ale też dowiedziałam się, że może tak się okazać, że będę musiała całkiem nabiał odstawić, jeśli po bezlaktozowym będą problemy także. W mniejszym stopniu, ale jeśli w dalszym ciągu będą. Mam też wyrzucone dużo, dużo, dużo warzyw, dużo owoców, na szczęście banany mogę, więc chociaż tyle radości z życia będę mieć. Mogę marchewkę, więc to też mnie bardzo cieszy. Paprykę mogę ogórki. Ogórków akurat nie było, więc sobie nie wzięłam. Ale tak, no, mogę mąkę ryżową, mogę kukurydzianą, mogę jakieś inne, ale tylko te dwie były, więc te sobie wzięłam. Z naciskiem raczej na mąkę ryżową, bo mąka kukurydziana ma wysoki albo no znacznie wyższy, raczej wysoki indeks glikemiczny, więc tą też muszę uważać. Mogę ją jeść, ale muszę uważać na to, żeby dobrze bilansować posiłki. Tu mam skrobię ziemniaczaną, co do niej nie jestem do końca pewna, ale skoro mogę ziemniaki, to raczej skrobię ziemniaczaną też, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze to będę konsultować na pewno, ale wzięłam ją dlatego, że sprawdzałam na szybkiego przepisy na chlebek ryżowy z mąki ryżowej i tam była właśnie mąka ziemniaczana do niego, więc no, ją wzięłam tak na wszelki. Później się to zobaczy w ogóle. Słuchajcie, chcę to szybko nagrać, bo tak mnie brzuch boli. Okropnie mi się objawy pogorszyły w ostatnie 2 dni, że dzisiaj zjadłam. W zasadzie jestem na 3 miskach granoli z mlekiem sojowym, czy tam napojem sojowym, jak kto woli. I to jest wszystko przez cały dzień. I ostatni posiłek, powiem wam, że miałam o 13:30, jest 19:30. I nawet nie jestem w stanie myśleć o jedzeniu, bo nie mam na to siły. Więc nie jest dobrze, ale mam nadzieję, że teraz, jak będę na tej diecie i będę pod opieką dietetyka i gastrologa, to będzie lepiej. Natomiast tak, tofu mogę, więc tofu wzięłam na razie 2 zwykłe, bo nie wiem w sumie, czy mogę wędzone, więc wzięłam zwykłe.
W ogóle ten fohol jest z Lidla, zapomniałam powiedzieć, także sorki. Mogę camemberta, o ile bez laktozy, więc był w Awicie, bo jeszcze do Awity skoczyłam. Był w Awicie, do Awity głównie poszłam po bieluchy bezlaktozowe, inne takie haserki homogenizowane też mają. Natomiast nie było, więc nie wzięłam. Już dosyć późno było, więc się nawet nie dziwię. Ale był camembert, więc wzięłam camemberta. Wzięłam... fetę mogę, no to niby nie jest feta, ale taki serek a la feta, więc jest bez laktozy. Wydaje mi się, że mogę. Myślę, że git raczej. Paprykę czerwoną mogę też zieloną, ale to się skapam później. Zielonej też w sumie nie widziałam tam, więc wzięłam sobie jedną czerwoną. Droga, kurde, znowu 13 zł, no ale trudno. To są serki proteinowe dla Bartka. Tutaj mogę mleko migdałowe, to sobie wzięłam, bo mamy sojowe teraz na mieszkaniu, na stanie. A sojowego raczej nie mogę chyba, jeśli dobrze zrozumiałam. No mam wypisane raczej migdałowe, że mam pić. Muszę wyczyścić zlew, bo się zatkał. I słyszałam, że soda oczyszczona jest dobra na to. Plus coś tam jeszcze. Kwasek cytrynowy mi się skończył, a kwaskiem cytrynowym uwielbiam czyścić łazienkę. W sensie kibel i wannę. Bardzo, bardzo dobrze schodzi. Wszelkie przebarwienia. Mogę chudą wędlinę. Co prawda mam zapisane wędlina bez cukru, a tutaj jest glukoza, niestety. W tej drugiej, bo mam dwie. W tej też jest niby glukoza. Gdzieś tu była. O, tutaj. Tu. Jest glukoza, więc nie wiem, czy to się miało tyczyć glukozy i cukru. W sensie, czy nie mogę takich wędlin, gdzie jest glukoza i cukier. Czy tam, gdzie jest sama glukoza, też nie mogę. Zobaczymy. Na razie będę jeść taką, a jak się coś będzie działo, no to będę to konsultować. No nie wiem, na razie jestem trochę przerażona tą dietą, ale jakoś sobie może dam radę. Trzymajcie kciuki. Tu jeszcze jest musli dla Bartka, bo mu zażarłam dzisiaj. Dzisiaj jadłam tylko musli z mlekiem sojowym w zasadzie tylko dlatego, że chciałam sprawdzić, czy po takiej granoli będzie problem. I w zasadzie nie było większego problemu. Dopiero teraz niedawno troszeczkę tam no, wzdęcia. Kolkę mam straszną, więc to chyba też od tego. Natomiast ta kolka to jest jakiś nowy objaw. To się zaczęło wczoraj i trochę nie wiem, co się dzieje, ale dowiedziałam się od dietetyka, że no, czas najwyższy, żeby to dietą wszystko uregulować, jeśli nie chcę mieć większych powikłań, więc jest ciekawie. To tyle, jeśli chodzi o te zakupy. Wybaczcie mi to narzekanie, ale naprawdę jestem trochę przerażona i to jeszcze 3 miesiące mam być na tych na tej diecie bez glutenu, bez laktozy, z połową wywalonych rzeczy innych i za miesiąc są święta i ja nie wiem, co ja będę jeść na święta. Będę musiała chyba swoje rzeczy przywieźć, no nic. Może w jakimś następnym holu będę w stanie powiedzieć, co ja w ogóle z tego robię na obiad i tak dalej, bo w tym momencie to jestem trochę przerażona. Powiem wam, że zazwyczaj robię takie zakupy 100-120 zł, tutaj mi wyszło 145 za jedne i 16 za drugie, więc dużo. Jeszcze kupiłam sobie maliny mrożone, bo maliny mogę. W ogóle co ja mam taką chrypę? Mogę maliny, ale maliny wsadziłam już do zamrażarki, bo zanim ja dotarłam od tego dietetyka poprzez Lidla, poprzez Avite, jeszcze jechałam autobusem, bo kawałek, no bo dietetyka nie mam w pobliżu, tylko kawałek stąd, no to zanim dojechałam, no to te maliny już były w takim stanie, że czas najwyższy do zamrażarki, jeśli nie chcę, żeby się zepsuło. Więc wam nie pokazałam, ale wiedzcie, że było. Tyle.
Jeszcze tak na koniec tego filmu to pokażę wam moje zdobycze internetowe. Kupiłam sobie gumę Guar. To jest jakiś błonnik podobno. Moja pani dietetyk mi to polecała. Tak, bo wróciłam do pani dietetyk, bo sama sobie z tą dietą nie dałabym rady. Polecała mi to jako taki low FODMAP składnik. Bo ja jestem teraz na diecie low FODMAP i mam bardzo dużo rzeczy, które muszę wykluczać i nie mogę ich jeść. Więc to jest takie fajne uzupełnienie tego, żebym miała więcej błonnika w diecie, jeśli dobrze zrozumiałam. To się jakoś podobno pije przed jedzeniem, rozcieńczone z wodą czy coś takiego, ale też do wypieków na przykład można dodawać, fajnie. I oprócz tego wziąłam sobie dwa razy makaron taki... no bez glutenu, tutaj świderki, tutaj spaghetti, jak się okazuje wszystkie są z kukurydzy, tutaj pisało, tutaj nie pisało, ale okej, bez glutenu to bez glutenu, tutaj jest tam jakieś ulotki, truskawkowa matcha i golden latte. No, nieważne. Także już jestem spokojna, mogę jeść makaron. Tutaj sobie jedno pudełko otworzyłam, byłam ciekawa, czy jeśli jest w takim pudełku, jak jakieś ryże pakowane do woreczków, to byłam ciekawa, czy też będę miała podzielone to na woreczki, ale się okazuje, że nie, że jest jeden taki duży i to trzeba po prostu tylko otworzyć i sobie przesypywać. To taka moja ciekawość. Także dwa razy to. Bo to jest tylko 250 gram, więc stwierdziłam, że to będzie mało, to już lepiej wziąć więcej. Tutaj jest 500 gram tego, a to było w dwupaku i w dwupaku było tańsze, więc stwierdziłam, że wezmę dwupak, bo czemu nie. Także takie zakupy. Powiem wam, że już trochę bardziej ogarniam, z czym się to je, dosłownie i w przenośni. Na tej diecie i zaczynam mieć jakieś już pomysły na obiady i nie tylko, tak żeby nie jeść w kółko tego samego i jakieś takie dziwne rzeczy, jak na przykład marchewkę z bananem i orzechy, tylko jakieś faktyczne posiłki i co? I... No i może wam kiedyś pokażę, jak to u mnie wygląda. Zobaczymy. Bo ta dieta na pierwszy rzut oka wygląda strasznie. Jest bardzo dużo rzeczy wykluczeniowych. No takie, które trzeba odstawić. Ale okazuje się, że z tym, co zostaje, i tak się da żyć i komponować pełnowartościowe... pełnowartościowe posiłki. Tu jestem trochę tylko przerażona, no bo to jest kukurydza i generalnie spoko, ale też mnie pani dietetyk uczulała, żeby uważać, bo kukurydziane rzeczy są z wysokim indeksem glikemicznym, więc muszę na to zwracać uwagę, żeby no, nie mieć zjazdów po jedzeniu, jak przesadzę z indeksem glikemicznym. Więc będę musiała to jakoś balansować rzeczami, które mają niski indeks glikemiczny. To, co prawda, jest też z mąką ryżową trochę, to jest 100% kukurydziana. To ma troszkę dziwny skład, gdzieś tu było. Taki, którego ja nie do końca rozumiem. Nie, tu. Tu. Takie dziwne rzeczy w tym są. Ja nie, panie Maju. Ale to najwyżej następnym razem wezmę coś innego. No i tyle. Tutaj jest śmiesznie napisany skład. Bez glutenu 100% makaron z kukurydzy, składniki mąka kukurydziana. Koniec. Jakby samej mąki makaronu nie zrobisz, no ale dobra. Niech im będzie. Nie wiem, co to jest. Na pewno jakieś jajko pewnie. Czy nieważne. Także tak. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem.